Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Adventure Time Tower Defense. Jest to safe mode. Tej serii nie ma często u mnie, jest ona bardziej taka sporadycznie co miesiąc, co dwa miesiące. Żeby wam mogę przypomnieć, taka gierka istnieje, że ją nagrywałem. I ja w nią cały czas jeszcze raz na jakieś tam czasy pogrywam. I pytanie do was, kto z was jeszcze w to gra, jakie macie poziomy? Ja mam poziom 52 dosyć spory i mam dosyć fajnie konto rozwinięte. Szybciutko wam pokażę tylko o co come on. I dzisiaj chciałbym wam, jak zresztą widzicie po tytule, omówimy sobie wszystkie postacie płatne, czyli postacie tak zwane premium, które są dostępne oczywiście za realną gotówkę, którą oczywiście wszystkie mam wykupione, żeby wam pokazywać na materiale. Pokazywałem wam każdą z tych postaci na materiale poprzednio. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć sobie o co tutaj chodziło, jak one wyglądały, albo jak wyglądało w ogóle moje całe levelowanie, zachęcam do zobaczenia całej playlisty z Bloons Adventure Time Tower Defense. Mamy Dungeon Fina, jednostka bardzo podobna do normalnego Fina z mieczykiem, czyli postacią Mele. Mamy tutaj Jake'a, który jest tutaj bardziej jako support, połączenie wioski oraz farmy. Mamy Hunter Marcelinka, czyli Marcelinka z przeszłości. To działa bardziej jak helikopter albo jak samoloty ze ścieżką dolną pod 003. Coś takiego ona tak działa. Jest jeszcze jedna postać, której tutaj nie ma. Jest to Summoner, czyli jednostka, która spami tutaj sojusznikami. I one są bardzo ciekawa, ale niegrywalna. Ale to wam powiem podczas gierki. Zagram sobie na mapce na poziomie Impopable. Dosyć ciężka mapka. Tylko dlatego też, że biorę mapkę, której jeszcze nie grałem, która jest taka w miarę taka fajna, w porządku. Pizza nie wymówię tego, więc tutaj nie zagram. Tylko mimo, że z tego powodu tam nie zagram, bo tego nie wymówię. Ta mapka jest fajna. Ta mapka jest bardzo ciekawa. Ma sporo fajnych punktów, chociaż my się tak będziemy szykowali na jednym, czyli na tym punkcie, będziemy się tutaj ustawiali. Może być ona. Lecimy, czyli do Królestwa Ognia, Play oczywiście i kto z nami będzie grał dzisiaj. Dzisiaj, jak mówiłem, zagramy sobie jednostkami tymi płatnymi oraz wziąłem jeszcze super małpkę, bo nie wiem, czy sobie tutaj poradzę z badem później. Nie wiem, czy z badem z tym poradzę i szybciutko pokażę wam tylko, co oni mają na sobie. Hunter Marcelinka to oczywiście jest najważniejsza, bo jest jej tutaj podstawowa broń. Ja ją lubię, ona nie jest jakaś mega, mega dobra. Oczywiście ma duży pierce i ma spory damage, to jest bardzo fajne, to jest bardzo przydatne. Mam tutaj oczywiście odblokowanie tutaj samonaprowadzania pocisków, takiego bardziej mądrego samonaprowadzania. Szybkość strzelania 50%, mega kozackie. Tu mamy 15% speeda plus 1 do damage'a, 15% speeda plus 1 do pierce'a. Tu mamy co jakiś tam czas z badów będą leciały skrzynki, w której dostaniemy albo złoto, albo gemy, albo orby, albo złoto w grze danej i 5 do niszczenia mobów. Bardzo prosto oczywiście setupik. Super małpka jest kozacka, więc jej tutaj nie będziemy omawiać, bo to nie jest na ten temat odcinek. Jake ma chyba najlepszą gitarę w gierce, czyli Devil Monster Bass, mega speed, mega damage i ten i każda osoba w zasięgu ma jeszcze plus 1 do damage'a i te cechy on też chyba w jakiejś tam części przynajmniej przekazuje. Dalej, mamy rzucanie glutków, mega fajna rzecz, ściąga camo, ściąga takie podstawowe rzeczy, daje jakiś tam damage, przydatne jest to bardzo, gdy gramy na Matiansach i mamy takiego ludka, który spada wam z ziemi i coś zabiera. Następnie tutaj mamy Frisbee, który nam zwiększa i z jego speeda lekkiego, to jest niepotrzebne, ale tu bardziej zależy nam na zasięgu, więc to zostawiamy tylko z tego powodu. Tutaj mamy natomiast redukcja upgrade'ów sojuszników wszystkich o 10%, to jest bardzo dobre. Tu mamy możliwość wykupowania rzeczy o jeden poziom wyższych. To trzymam, chociaż tutaj chyba nawet nie wykorzystuję tego w tym momencie, bo na 6 poziom nic nie ma. I mamy tutaj samolocik, bardzo fajna jednostka, taka supportowa, używana jako trinket. Mega dobra rzecz. Następnie masz tutaj wojowniczkę, jeden z lepszych swordów, maksymalny speed, plus możliwość takiego wzięcia sobie później rekina. Speed to już widzieliście, 50% speed to w ogóle jest mega dobre. Najlepsza broń, musicie to mieć. Sojusznicy 30% są szybciej atakują. Większy zasięg i widzenie camo, bicie leadów i tutaj jest chyba damage 2 będzie w tym przypadku.
I ostatnia postać to jest Dungeon Finn. Szybko to omawiam, żeby później nie zajmować wam na to zbyt dużo czasu. Zostawcie łapkę, jeśli wam się to takie omawianie podoba. Jak nie, to przejdźcie sobie do gry. Najlepszy swordzik, czyli Finn Sword. Najlepszy oczywiście dla Finnów, czyli dla Fina tego standardowego i tego dungeonowego. Czyli 40% speeda plus 2 za każde dwie gwiazdki. Czyli on ma 50% speeda, mega kozackie. Okulary, które to widzenie, kamo, zasięg plus chyba 9? 9 do zasięgu, speed, stunowanie moabów, tutaj to jest range plus pierce, według mnie warto to mieć. No i oczywiście tak samo jak i poprzednio mamy tutaj klucze, tylko chyba ty nie masz kluczy, tak by the way, ty nie masz kluczy, hej, halo, 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 nie mam dla ciebie kluczy, żeby ci dać jakieś? Nie mam kluczy dla ciebie, ej! No dobra, okej, okay, może grajmy bez kluczy teraz. Może on ma być akurat bez kluczy. Dobra, wszystko mówione, wszystko bardzo ładnie i przechodzimy. 7 minuta, jesteśmy na gierce. Bardzo dobrze, teraz i tak się zajęło tam, to nam za dużo. Mamy tutaj farmerka, ja go wykupiłem specjalnie też za gotóweczkę oczywiście. Zaczynamy gierkę. Zaczynamy od Dungeon Orfina, bo on będzie tutaj najlepszy chyba startem dla nas. Tylko tak, o, ja chcę oczywiście, żeby później on poszedł tutaj w to miejsce. No, Dungeon Finn pójdzie tutaj u góry, z tego co już widzę tutaj. Na dole pójdzie Marcelinka. Okej, okay, więc już wiem kto gdzie pójdzie, w którym miejscu. Zacznijmy od niego. Wiem, że to jest dziwny start, bo on nie bije, ale jego samolocik bije. Jego samolocik bije i to nam spokojnie wystarczy. Uwierzcie mi, to nam spokojnie wystarczy. On nawet sobie prowadzi nawet dłuższy czas, więc ja wezmę sobie jeszcze tutaj rzucanie hajsu przez niego. Dopiero wtedy będziemy myśleli nad przejściem na kolejną jednostkę, więc... Łapeczki, wielkie, wielkie dzięki każdej osobie. Jest to bardzo, bardzo ważne. A, zapomniałem jeszcze. Lista moich kochanych wspierających. Dziękuję wam, że jesteście, że tutaj mnie wspieracie. Problem na początku, wiem, ominąłem to, ale no, zająłem się teraz tą serią. Ach, i to jest po prostu cudna seria. Po prostu miłe, miło mnie się do niej zawsze wraca. Dobra, zacznijmy od Dungeon Fina. On jest dobry, więc go jednak chcę postawić od razu, jak się tylko da. On nam będzie tutaj bardzo, bardzo pomagał oczywiście. Następnie stawiamy od razu zwykłe postawienie. Na razie bez upgrade'ów stawiamy każdą jednostkę. Dungeon Finn ma taką latającą kulę nad sobą. Daję sobie ona tam jakoś radę, ale nie polecam. W ogóle, jeśli chcielibyście wiedzieć, jaki w ogóle jest mój setup, na pewno chcecie wiedzieć, kto według mnie jest wart uwagi. Na pierwszym miejscu Finn, na pierwszym miejscu Jake. Zdecydowanie Jake jest number one dla was. Na drugim miejscu zdecydowanie Hunter Marcelin. Zdecydowanie ta postać niszczy. Ona niszczy, wieście mi. Więc ją chcecie też mieć. Niestety one są płatne. To jest wielki ból, bo one są bardzo, bardzo płatne. Ale może znacie jakieś możliwość obejścia tego. To nie mam nic przeciwko. Naprawdę nie mam nic przeciwko. Warto jednak tą postać mieć. Poza tą postać też warto mieć. I najmniej opłacalna postać to jest balonowa księżniczka w tej wersji Warrior. Nie jestem fanem tej postaci. Jest fanem tej postaci. On bije normalnie tak jak standardowy tutaj Finn. Jeśli nie wiecie jak bije Finn, to odsyłam was do filmików, które nagrywałem już z tej gierki, bo tutaj niestety no wszystkiego nie umówię. Wszystkiego nie umówię, zakładam, że widzieliście poprzednie filmiki, a jeśli nie, to mniej więcej wiecie o co w tej gierce chodzi. To jest normalny Tower Defense, zresztą no, produkcji Ninja Kiwi. Ninja Kiwi ze wsparciem oczywiście Cartoon Network. Szczerze mówiąc, nie wiem kto bardziej, czy ten Cartoon po prostu się mówi? Tak się mówi czy nie? Cartoon Network, prawda? Nie wiem kto bardziej jest odpowiedzialny za tą grę. Według mnie osobiście chyba samo Ninja Kiwi już tego nie rozwija. Chyba. Albo idzie mi to bardzo źle. Bo to się nie rozwija w ogóle. Aha, mam jeszcze tutaj specjalnie, wziąłem sobie jeszcze ze sobą kobrę, żeby mieć kasę. Kobra daje wam kasę co jakiś tam czas. Od 50 do 100 coinów może wam dać. Czyli co rundę leci przynajmniej takie dwa plecaki on rzuca. Plus oczywiście jeszcze leczenie. My mamy impopable, więc leczenie nam nic nie da, no ale zawsze jest. Teraz tego stawiamy tutaj naszego kolegę latającego i zobaczcie sobie na to. On jest po prostu niszczycielem. On jest niszczycielem, tylko dla niego właśnie potrzebujecie tego jeszcze trinketa. Ten trinket odblokowuje wam to. Smart. Co to robi? Są one mądre. Czyli jeśli uderzy w jakiś balon, to poleci do kolejnego balonika. Proste, prawda?
Prosta, a jakie potrzebne. Prosta, jakie potrzebne to jest. Mam tylko 4 postacie de facto plus super małpkę, więc myślę, że nie muszę iść aż tak bardzo pod hajsy. Pierw pójdę pod to. Ten upgrade'ik. Może pierw to, co zrobiłem. Pierwsze, co poszedłem w zasięg dla pobliskich jednostek. Wszystkie jednostki w zasięgu. Tutaj mamy pobliskie jednostki dostają speeda. I tutaj mamy jednostki będą increase. To nas nie interesuje. To. I tu mamy tego. New Ruby characters can pop any Bloons type. Czyli no to jest po prostu wioska 030, prawda? Ale zauważcie na to słowo pierwsze, które jest. Pobliskie. Według mnie osobiście oznacza to, że osoby tylko w tym kręgu. Nie sprawdzałem tego, przyznam się bez bicia, że tego nawet ani razu jeszcze nie sprawdziłem, czy faktycznie tak jest. Ale to jest bardzo możliwe, że to chodzi o to. Chyba, że ten kręg tyczy się tego upgrade'u. Że wszystkie jednostki near them. Ale near jako słowo jest używane samo jeszcze tutaj. Więc obstawiam, że to nie jest to słowo. To słowo też jest nearby. Nie wiem, szczerze mówiąc. No ale osobiście tak obstawiałem, że to właśnie chodzi o ten krąg. Chociaż tak naprawdę pamiętaj, że ten krąg jest mniej więcej w połowie, więc... Może tego jest, żeby być, prawda? Może tego, żeby być. Może tak jest. Może nie ma żadnego wpływu na nic. Nie wiadomo, jak to jest. Nie wiadomo, jak to jest. Mimo tego nie sprawdzałem, czy jednostki stąd też mogą być każdy rodzaj. Ale może taki teścik sobie kiedyś wykonam. W ogóle chcielibyście z tego jakąś serię. Może nie serię, tylko długą. Powiedzmy takie pojedyncze odcinki. Nie wiem, jeszcze z 2-3 odcinki. Może stricte odnośnie każdej postaci, a nie zestawienia. Niestety, ale no moja Hunter Marcelinka nie bije lidów. Teraz już będzie biła. I tak naprawdę to jest większość, aby tutaj możemy jej zbudować. Więcej ich nie potrzebujemy nawet. Więcej ich nawet nie potrzebujemy. Niestety, jak widzicie, chociaż mam ten upgrade... Zbudowałem go, czy nie? Co ja zbudowałem? To zbudowałem, okej, dobra. Zgłupiałem, co ja zbudowałem. Okej, dobra. Mój błąd. Mój błąd, że zbudowałem ten upgrade i tak później myślałem... Hej, czemu ona go nie bije? Nie, nie. Potrzebuję szybko mieć to, czyli bicie każdego rodzaju. Marcelinka będzie nas tutaj ratowała. To jest nasz setup 4 jednostek, które będziemy rozwijali aktualnie. I na niej będziemy się skupiali głównie. I powiem wam jeszcze jedno. Dźwięki. Gra jest za głośna. Zdecydowanie gra jest za głośna. I nie można tego ściszyć. Teraz widzicie, zmienił się nas tutaj kolorek. Jest większy basik tutaj szczelany, więc spoko. Bardzo, bardzo fajnie oczywiście. I dzięki temu już bijemy każdy rodzaj. I nawet te opancerzone Marcelinka nam tutaj rozwala. I powiem wam, że to jest jednostka OP. Ona w tym momencie jest jednostką OP. Możemy tutaj dać tego speeda. Nie daje to dużo, ale ten speed jest potrzebny później, jak pójdziemy w tą ścieżkę. Ale to później oczywiście w nią pójdziemy. Może jak pójdę w kasę. Zróbmy coś kasy jednak. Pójdźmy pod zarobek troszeczkę. I teraz osobiście ja w te upgrade'y dalej nie idę. W przypadku Jake'a. Nie czuję mocy ich. Nie czuję ich całkowicie mocy. Boost from Jake will give that boost to nearby them. I teraz takie... No o co chodzi? Jaki boost? Chodzi o jego gitarę? Jeśli ktoś z was wie, co to oznacza, napiszcie mi to. Bo ja osobiście nie wiem, co to oznacza. Czy to chodzi o jego gitarkę, że ona jakby przenosi się jej boost na pobliskie jednostki? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Temu tego akurat nie będę robił. Poszedłbym w to, ale zostawię sobie to, bo może jeszcze spróbujemy tamtą ścieżkę, ale dobra. Teraz tego, mam omówionego tutaj już tego pana. Znaczy nie, tu pójdźmy jeszcze w tą ścieżkę. To z czerwonych baloników wysysa jakby kolor i wtedy ono sobie będzie podatne. Ale to ma Gain Camo Detect, nawet nie wiedziałem. Lead Pop and Extra Moab Damage by wysanie duszy z balonowego typu. No dobra, czyli jeśli wyssie duszę, wtedy jest w porządku. Ale duszę wyssa tylko jak on lata. Czyli tylko w tym kawałeczku on może to ściągnąć. Więc okej, i tak było warto dać mu to, to granie. To jest też bardzo fajne, czyli wyssanie tej duszy z... Masowo z
połyski balonów. To jest też bardzo, bardzo dobre. Temu właśnie stawiam go w takim miejscu, żeby on też szybko latał, żeby tutaj sobie on ładnie w tym miejscu radził. Wystanie duże też chyba zmniejsza speeda, więc to jest bardzo opłacalne. Omów może cię, bo ty mi się teraz może bardziej przydasz. Ty jesteś tutaj, jak mówiłem, summonerem, czyli respisz jednostki. Tu mamy archera i więcej archerów. I widzicie, tutaj powoli się pokazują takie jednostki, które sobie strzelają. Są ciasteczka różnego typu, dwa rodzaje są ciasteczek chyba. Słabe, bo myślę, że są bardzo słabe. Jej zasięg też jest bardzo słaby. Jednostki jej sojuszy są tańsze. I właśnie, ja chcę sprawdzić jedną rzecz. Co jest od niej? Od niej jest to. To jest najgorszy możliwy, oczywiście, sojusznik. Jeśli go będziecie widzieli w Matians, to go nie kupujcie, on jest naprawdę mega słaby. On ma takie obracające się jakby orby wokół siebie i jest on słaby. Co rundę dostaje jeszcze jednego orba i to jest strasznie słabe. Jak chcę zobaczyć to? Daje. Faktycznie dodaje możliwość przyje ich więcej. Tego byłem ciekaw właśnie. Do ilu więcej? Jednego czy więcej? Tylko jednego więcej. Nie wiem, czy to się w ogóle przyda mi gdziekolwiek, ale jeszcze ona ma jeden minus. Ona trąbi ciągle. Zobaczcie, ona ciągle trąbi. Nie wiem, na speedzie, więc to jest może mniej wyczuwalne, ale to jest irytujące. To jest tak o. Summon guardów. Ci guardowie są w miarę w porządku. Oni mają w miarę fajny damage, w miarę fajny zasięg, więc to jest jeszcze ok. Można nimi tutaj się jeszcze bawić. Następnie mamy taką. To są tylko jej ataki fizyczne. And pop everything Alice. Nie, tego nie chcę akurat. Teraz tak o. To jest rzecz, którą odblokowałem specjalnie dla was. Wzywa pomoc z powietrza. Tego jeszcze nie widziałem. Specjalnie ją zaupgradowałem, żeby właśnie to móc wam pokazać. Teraz co to będzie? Tego jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze. Jest, helikopterek przyszedł. Będzie on zawsze z nami, tylko przez jakiś czas. Coś typu helikopter 004? On będzie, czy ever? Jest kolejny. Znika. Ale przylatuje wtedy drugi. Więc chyba ciągle będzie jeden helikopter z nami, tak? Chyba tak. Mhm, dobra. Przez jakiś czas będą dwa, ale przeważnie będzie jeden. W porządku, jest to ok. Zwiększa zasięg tym jednostkom, tym o. Teraz ona będzie miała troszkę większy zasięg. Fajnie, i tutaj mamy co? Szybciej lata i and have more weapon. Zobaczmy, teraz on tylko strzelał. A teraz co będziesz miał? Rakiety? Może tak. Może to będą rakiety, zobaczymy. Jakaś chyba rakietka poleciała, miałem wrażenie. Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz. Tak. Jest jeszcze rakieta. Oprócz tego. Okej, okay, w porządku. Teraz tak o. Pójdę tutaj w ten damage leciutko. Tak delikatnie chcę w to pójść. Bo nie wiem, czy to mi czegoś nie blokuje. I to. Chyba nic, prawda? Tak, to mi nic nie blokuje. Tu jest już umiejętność. Tego niestety nie odblokuje, bo siódmy poziom. Nie mamy już nikogo. Albo ma ktoś czekać, jak to ma siódmy poziom? Nie, nikt nie ma. Nikt nie ma umysłu siódmego poziomu jeszcze. To jest nieosiągalne. Dobrze, to jest nieosiągalne. Mam dwie kobry, bo jedna kobra, bo kobra jest chyba u niej. Temu mam dwie kobry. W porządku, jest to ok. Mówię, ona jest tylko dobra jakby tak, żeby wrzucić jej właśnie jakiegoś supporta. Znaczy jakiegoś sojusznika, żeby ona mogła go postawić. Może to ma jakiś sens, ale normalnie nie za bardzo bym wam polecał tą jednostkę. Tyle dobra ona nie jest. A tyle dobra ona nie jest. Tu mamy sojusznika. Ja ich nazywam sojusznik, to jest oczywiście Ali, który zwiększa speeda i ogólnie zwiększa nam jakby moce przy naszych jednostkach. Tu oczywiście szybciej atakuje, że jeszcze szybciej atakuje. Spoko to jest oczywiście spoko. Damy to jeszcze to. Z tym trzecim upgrade'em możemy dwie jednostki na jednego takiego kolesia wrzucić. To jest bardzo, bardzo pomocne. Teraz oni dwaj są zboostowani. I teraz oczywiście nasz Dungeon Finn. Też jednostka warta uwagi. Na wyjątkiem dwóch poprzednich. Tak naprawdę w moim zestawie zawsze jest Jake i zawsze jest Hunter Marcelinka. Dungeon Finn wszedł ostatnio, bo go polubiłem, powiem szczerze, bardzo go polubiłem. To oczywiście umiejętności, jedną ma Dungeon Finn, drugą ma nasza tutaj
balonowa księżniczka po kolei. Rzucamy tarczą i dajemy knockback. Czyli po prostu cofnięcie. Prosta rzecz, prawda? Tu mamy większy damage? Chyba tak. Większy damage. Tutaj nasze koło to latające będzie atakowało. Czy to koło teraz ma taki laserek. Bardzo fajne. Fajne byłoby to z tym, tylko piąty poziom nie mam. Nie jesteśmy na to. Jest to bardzo, bardzo drogie wszystko. Tu mamy zwykłe ataki, zwykły speeda, piersa. Podstawowe rzeczy dla Sworda. Widzicie, cały czas tutaj bijemy z tym Swordem. Tam jest pierce, speed, damage, pierce, tam chyba jeszcze jeden jest. Nie proste rzeczy mówię, ale to i tak czy siak po prostu może przejść, to jest bardzo tanie. Korona. Będziemy atakować jeszcze ogniem, oprócz tego. No i atak ekstra, jakieś tam po prostu uderzenie tym ogniem w ziemię. Tu mamy dostępną już umiejętność, to jest na poziomie czwartym, bo ona się odblokowuje. A mu na trzecim. Mogę zobaczyć z tego poziomu. Nie mogę niestety już. Ale tylko na poziomie trzecim ona się nam odblokowała. Czwartym. Bo jej się odblokowała na poziomie czwartym. Jej na piątym się odblokowało, czyli na trzecim. Dobra. Wiem, że mieszam, ale to było troszkę dawno temu już. Trzeci poziom odblokowuje się jemu to. Bardzo dobre jest to. On po prostu jakby bucha ogniem w danym kierunku i to jest strasznie silne. Dobra, teraz tylko widzicie, że już leci nam badzik. Ja daję asekuracyjnego tutaj, asekuracyjną super małpkę przy końcu. Więc sobie tutaj postawimy super małpkę. Bo jeśli sobie nie poradzimy, to w tym miejscu, jak mi się wydaje. Tylko super małpka nie widzi, a ona nie widzi przecież tego. Dobra. Pójdziemy bez niej. Najwyżej po prostu przegram i jolo. Zaraz zapytuję jeszcze raz w tą mapę. Zrobimy kopię Fina. To robi kopię. To daje nasz Sword. To nie jest nic innego. To daje nasz Sword. Tylko i wyłącznie. Może jeszcze nie. Czekajcie, poczekajmy chwilkę. Jego będzie bliżej. Dobra. Teraz szybko widzicie. To jest właśnie nasz Orb. Fajny jest, prawda? Bardzo fajny on jest. Teraz mamy już dwa Orby. Mamy kopię Fina. Teraz tutaj od razu strzelamy ogniem, ale tylko strzela chyba jeden nasz, ten oryginalny Fin. I rozbił się. Bardzo fajnie, daliście radę. Ej, nawet nie wiedziałem, że tym setupem jesteśmy w stanie przejść. Patrzcie, te orby są po prostu przecudne. Jeszcze nasz rekin na końcu, trąbka i przeszliśmy im po Pable, tylko pod tymi jednostkami. Szczerze? Sądziłem, że się nie uda. Żałuję tylko jeszcze jednego. Że nie mogę teraz zobaczyć, ile kto zrobił damage'a. No ale wiadomo zresztą, że Hunter na celnika zrobiła tego najwięcej. Wszyscy się cieszą, podskakują do góry. Super, bardzo, bardzo fajnie. Napiszcie, chcielibyście co jakiś tam czas spodzę do odcinka, może częściej, raz w tygodniu. Nie wiem, napiszcie, co sądzicie na owy temat. Nagrody bardzo fajne, fajnie byłoby je podwoić. Suszy jest spoko. To jest dla ninja małpki, dla Sai. Ale niestety tego się nie podwoi. Szkoda. Bardzo, bardzo szkoda. Na sam koniec pokażę wam jeszcze tylko jedną rzecz, a tu mamy jeszcze orby. Trzy orby, czyli dwa znaleźliśmy, jeden był. Otworzę je bardziej tak z ciekawości. To jest bardzo dobre na samym początku, więc to wam polecam brać. Ja tego nie potrzebuję, więc to rozbijam na szardy, które będzie wykorzystam. Komonów nie otwieram, nie chcę mi się. W komonach nic nie ma ciekawego. Na początku oczywiście komony będziecie mieli dosyć często, no ale no zakładam, że na początku sobie poradzicie spokojnie z tą gierką. A ja mam cię pokazać coś innego. Pokazać wam moje jednostki, które zbieram. Znaczy moje... Ach, bo chcę zabrać oczywiście 100%, prawda? 100% widzicie, że tutaj nie ma komonów. Komonów, które się nie wyświetlają. Przejdźmy na high. Nie mam tego, nie mam Sworda. To jest Sword, który dostajemy tylko i wyłącznie z Matiansów, więc tego nie zbiorę za szybko. Z legend, z broni brakuje mi tylko i wyłącznie tutaj bombki, której tak nie będę używał za bardzo, bo nie używam jednostek z bombami. Z bombami mamy tutaj pokażę wam po prostu je, czy nie da się ich pokazać, nie da się ich pokazać. Mamy statek jeden z Casey i mamy tutaj oczywiście bombardiera, prawda, ale ich nie używam. Mamy swordzik jeden, glass sword. Nie warty w ogóle nawet zainteresowania. Kolejny Candy Boar.
15% do speeda dla sojuszników i jednostek. To jest ciekawe, musiałby się zastanowić, co on takiego daje. On mógłby mieć jakieś prawo bytu. I tutaj mam chyba prawie wszystko. Tu mamy jeszcze jakieś pistolety, jakieś tam cybernetyczny arrow. I tu mamy już full z sojuszników. Oczywiście brakuje nam standardowo tych. Ale mam ich chyba wszystkich. Tak, 100% sojuszników mamy zdobytych. Najlepszych to jest. Oczywiście. To jest na późniejszą grę, ale to musicie mieć. Jak najwięcej ich. Czyli robomałpka nasza. Kobra jest bardzo fajna. Jak zobaczycie kobrę, zawsze bierzcie. Słoń. Przynajmniej jednego warto mieć. On daje orby przy trzecim tierze. Czyli jak użyjecie umiejętności, on daje wam orba. Jest oczywiście mała szansa, ale jest zawsze, więc warto go mieć. Ten jest super do stunowania moabów. Też jest naprawdę mega, mega kozacki. Musicie mieć zdecydowanie ich. Lemon Hope. On zwiększa speeda, zresztą to widzieliście. To jest typowy support. Kolejny support. Doktor Monkey, coś typu naszego alchemika, rzuca po prostu klej na ziemię. Pierw on daje damage, później spowalnia, a dalej zmienia nam na gold balloon, czyli daje nam więcej pieniążków, więc warto to mieć. Tu jeszcze jest jedna, której nie używam, która daje nam też kasę, to chyba jest on. Shaco, też daje nam tutaj kasę. Nie używam tego. To jest wszystko z tych postaci. Na początku musicie mieć jego. Bardzo dobry jest oczywiście tutaj, dobra jednostka. Samolocik jest spoko, na pewno jest bardzo, bardzo w porządku. To jest jednostka Water Nympha, wymagana, jeśli macie w zestawie jakiśkolwiek statek. Są dwa statki, jeśli macie statek, musicie mieć tego bohatera. On zwiększa chyba speed albo damage do statków waszych. Więc to jest must have, wręcz bym powiedział. A reszta jest taka sobie, powiedzmy. To nam nie jest aż bardzo nam potrzebna. Fajnie jest ją mieć, ale ona jest oczywiście płatna u jednostką, więc też nie każdy to oczywiście będzie miał, ale warto ją mieć, ona zmniejsza warstwy na balonach, więc ona jest bardzo, bardzo fajna. Ci są słabi, nieopłacalni. I trinkety, szybko wam mówię, które są najlepsze, najbardziej opłacalne, zbierajcie zawsze to, jeśli go zobaczycie, zawsze go bierzcie, musicie go mieć na prawie każdej postaci, więc warto go mieć. Okularki najlepsze możliwe, okulary plus zasięg, te są bardzo słabe. Te są super. To niby dla Marcelinki to jest, bo dodaje plus 2 do damage'a i plus 2 ekstra, jeśli tam jest jeszcze Marcelinka, jeśli to nosi Marcelinka. Ale każda postać to i tak powinna mieć. 2 damage'a to jest i tak bardzo, bardzo dużo. Bicie lidów warto mieć na niektóre postacie, jeśli nie macie Jake'a oczywiście. Samolocik, spoko, dla każdej jednostki, jednostka supportowa powinna to mieć u siebie. Speed dla Jake'a, nie, dla Jake'a, dla Fina, plus 20 do speedu, bardzo dobre, oczywiście, więc warto to oczywiście mieć, tylko obok musi być jeszcze balonowa chyba, z tego co pamiętam. To must have 8 razy, ja mam tylko 6, to musi mieć 8 razy. Jetpack, bardzo potrzebny na, jeśli gracie jednostkami wodnymi, musicie to mieć. To jest niepotrzebne, czekajcie, tutaj jest taki jeszcze orbik, ten orbik. Musi być minimum jeden. On zmniejsza życie balonów, musicie go mieć. On jest must have, żebym powiedział. Kolejny must have to jest ten. Spowalnia baloniki. Must have, musicie go mieć. Kolejny must have. Damage plus 3 dla wszystkich jednostek w zasięgu. Te wszystkie trzy itemy, co wam wymieniłem teraz, macie dla postaci największym zasięgiem, czyli balonowa księżniczka przeważnie. Ona to powinna mieć. To warto mieć również. To zwiększa wam pieniążki, dwukrotnie. Ale to nie jest wymagane. Tu mi brakuje tylko i wyłącznie maski dla Sai. Widziałem już kilka razy. Zawsze jej nie brałem, bo była jakaś inna lepsza. Na przykład było to lepsze obok, więc brałem tamto. No i brakuje mi tego champo. Bez sensu w ogóle to jest. Więc nigdy tego nie brałem, ale muszę to wreszcie sobie wziąć, żeby tylko uzupełnić sobie moją listę. Z tych itemów must have to jest to. Najlepiej mieć ich jak najwięcej, plus 1 do damage'a, 15 do speeda, bardzo ważne, żeby to mieć. To warto mieć plus 5 damage'a do mobów, ale nie każdy to może nosić, to jest bardzo ważne. Super małpka tego nie może nosić, więc warto, trzeba to mieć, ale nie każdy to może założyć. To jest spoko, 2 do damage'a dla jednostek melee, plus 8 zasięgu do range jednostek, warto to mieć.
pociski w późniejszym etapie super, ale no ja jeszcze tego nie zakładam, bo mam za mało siódmych, ósmych tierów, znaczy poziomów. To każda postać musi mieć. Każda postać. Atakująca oczywiście. Ja mam tylko 7, bo Jake nie potrzebuje go. Ale każdy umie to ma. Każdy ma umie to. To jest wymagane. I dalej już chyba nie ma nic ciekawego, wartego waszej uwagi. Z broni jeszcze jedna tylko rzecz. To, jeśli to zobaczycie, bijecie w ślepo. Musicie mieć jedną rzecz dla Fire Princess, bo to wam daje możliwość zdobycia masy orbów. Czyli jeśli ona rozwali Moaba, dostajecie orby. To jest mega, mega dobre. Oczywiście szansa na dostanie orbów. Ale dostajecie na przykład legendy wtedy i tutaj po prostu lecicie wtedy z tymi uzupełnieniami jak najszybciej. Więc tak naprawdę to jest must have. Jeśli to zobaczycie do kupienia za gemy, zbierajcie gemy przez komórkę, przez oglądanie reklam, to musicie też zdobyć. Ja już nagrywam 32 minuty, to jest za długo. Napiszcie, co sądzicie na nowy temat. W ogóle ciekawe, jak będzie tutaj watch time na tym odcinku. Bardzo, bardzo ciekawe. Dzięki wielkiej, do kolejnego materiału. Widzicie zresztą, ile to się, o której godzinie nagrywam, bo tu mam już 6 minut. Jest godzina 2 w nocy prawie. Na razie, hej, hej, pa.